Czaszynik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższych dniach w naszym regionie. A ponieważ jutro Dzień Wszystkich Świętych, to te imprezy będą miały nieco inny wymiar. W piątek w naszym regionie nie zabraknie kwesty na cmentarzach. Datki na ratowanie nekropolii będą zbierane m.in. w Cieszynie, Ustroniu czy Skoczowie. W sobotę obchodzimy zaduszki i tego dnia nie zabraknie koncertów wspominkowych. W hotelu Złoty Groń w Istebnej odbędą się 21. zaduszki istebniańskie, tym razem pamięci Jerzego Kuguczki w 30. rocznicę śmierci. Wydarzenie to rozpocznie się o godzinie 17. Takie spotkanie odbędzie się również 2 listopada w Skoczowskim Teatrze Elektrycznym. Wspominani będą Antoni Poćwierz i Paweł Szarzec. Będą to zaduszki z udziałem bliskich, kolegów, znajomych i artystów. Start godzina 17. Mocniejsze klimaty w zaduszki czekają na chętnych w cieszyńskim browarze zamkowym. O godzinie 20 odbędą się tam straszne koncertowe poprawiny. Wystąpi Batalion Damour oraz Metus. Wstęp na to wydarzenie płatny. W najbliższą niedzielę 3 listopada w ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej odbędzie się charytatywny koncert fortepianowy Adama Makowicza, światowej sławy pianisty i jazzmena. Koncert odbędzie się w Miejskim Domu Kultury Prażakówka w Ustroniu. Początek spotkania godzina 18. Impreza jest biletowana. W niedzielę śmiało można już rozpocząć sezon łyżwiarski. Tym bardziej, że na cieszyńskim lodowisku odbędzie się bal wszystkich świętych na lodzie. W planie ślizgawka, gry i zabawy, a także nauka jazdy na łyżwach. Start tej imprezy to godzina 14.30, potrwa do 16.30. W poniedziałek 4 listopada rozpoczynają się w Cieszynie i czeskim Cieszynie Dni Kultury Żydowskiej. Różnego rodzaju wydarzenia związane właśnie z tymi dniami potrwają do 10 listopada. A więcej o Dniach Kultury Żydowskiej opowie Adam Cieślar, dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Po dwuletniej przerwie jesienią powracają Dni Kultury Żydowskiej. Powraca spotkanie z być może zapomnianą, zaginioną kulturą, która odcisnęła wyraźne piętno w naszym mieście. Kultura wciąż obecna i warta przypominania, warta pokazania w całym swoim dorobku. Od 4 listopada w Domu Narodowym szereg imprez promujących, pokazujących współczesny Izrael i nie tylko. Będą koncerty, będą wykłady, będą warsztaty. Zapraszam już dziś serdecznie. Szczegóły na stronie internetowej Domu Narodowego oraz oczywiście naszym Facebooku. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.